Zobaczmy sobie najnowszy samochód, jaki odblokowałem z tych znalezionych, tych takich super aut. Jest to Audi Quattro. Wygląda bardzo fajnie, mi się kojarzy z Audi Quattro takim rajdowym tuningiem. Ej, świetnie wygląda ta grafika, nie? Za każdym razem jak wbijam do Fordy czwórki, to tak się podziwiam, kurde. Zobaczcie, jak to wygląda. No nic, posłuchajmy. Nieźle. Dawaj bodykita. Za chwilę. Wszystko za chwilę zobaczymy. Najpierw posłuchajmy. Tak. Nie jest to szybki samochód, to jest tylko klasa B. To ma V6, mówicie. I zobaczmy, co tu za silniki są. I ktoś ładnie napisał R5 1.9, już standardowo, kurde. Inne nazewnictwo silników nie przechodzi mi już przez usta. Za dużo w Polsce się mieszka, nie? 2.1 turbo. I tutaj mamy różne moce tych silników. O, były też 2.2 turbo, ale R5, czyli rzędówka. Świetnie brzmi ten samochód i fajnie, że można go sobie przetestować, zdobyć. No i że te dźwięki tych samochodów rzeczywiście zostały jakby naprawione, poprawione. Ja nie wiem, czy będę chciał jakoś zmieniać ten dźwięk w tym samochodzie. Brzmi naprawdę bardzo fajnie. Panie, 1.9 to. Bugatti Chiron na drift. Czy stuninguje? No zobaczymy. Nie chcę jakoś tam mocno robić tego samochodu. Tak, wiecie, hardkorowo, że do klasy S1, myślę, że do klasy A to będzie spoko. Klasa A to jest taka trzecia od góry, czyli taka przedostatnia, przedostatnia, o. Z najmocniejszych. No i dobra, włazimy do chaty i co ciekawe w tym Audi, bo to nie jest tak, że tutaj mamy jakiś tam poszerzany bodyki czy coś takiego, to Audi jest wyjątkowe innego powodu i właśnie teraz sobie zobaczymy, dlaczego tak jest. Wchodzimy sobie w bodyki. Co? Nie w bodykity. Wchodzimy sobie tu i możemy sobie z tego zrobić rajdówkę i sprawdzimy, czy te reflektory się świecą. Ale to jeszcze nie wszystko. Patrzcie, jaki fajny mamy tutaj spoiler. I ten spoiler, czy on ma tutaj jakąś chłodnicę? Co to jest? Zderzak. No więc możemy z tego konkretną rajdówkę zrobić. Chlapaki możemy mieć. I maska. Ej, czekajcie, a gdzie jest? Ja myślałem, że do tego Audi możemy założyć sobie kogucik. Które Audi było z kogucikiem? Czy to... Nie, no było jakieś chyba Audi z kogutem. Wiecie, o co chodzi. Tak, robimy ten samochód na offroad. Zgłodniałem. No i właśnie, ja powinienem wam na początku streama pokazać zdjęcia żarcia jakiegoś. Marsz do kuchni po coś do jedzenia. Nie siedźcie go na głodnego nigdy. Chociaż kurde, wy pewnie w większości na telefonach oglądacie. A nuż ktoś teraz siedzi na kibelku. I on teraz w tą drugą stronę jakby. Ciekawy jestem, czy te przednie reflektory się świecą. Mówiliście, żeby go uturbić, gnoja. Wow! Ależ pięknie, jak on z tyłu super wygląda. Strasznie mi się podoba ten samochód. Znaczy tak strasznie, tak bardzo klasycznie. To jest chyba z grupy B, jeśli chodzi o rajdówki, nie? Wow! Fajnie pierdzi. Dobra, zobaczmy sobie szybki tuning. Ja nawet nie wiem, czy będę mógł nim robić jakieś mistrzostwa, no bo na tym mi najbardziej zależy. 5 biegów mamy tylko? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no. 5 biegów, więc no trochę długie będą te biegi. Ale jak fajnie się prowadzi. Znaczy na asfalcie, zobaczymy jak będzie inaczej, nie? Retro Rally, o, Rally Monsters. Zobaczmy, co tutaj mamy. O, jest! Audi Quattro. Sport Quattro, ale w wersji S1. Także daleko nie odejdziemy. To jest bardzo fajny samochód. Nie wiem, to będzie drogie czy nie? I to jest, ja pierdziele, jakie mamy tutaj fajne wnętrze. To jest ta
Rzędowa piątka, tak. To jest piątka, ale nie wiem, czy to jest ta od tego Audi Quattro seryjnego, czy to jest jakaś już porobiona. No i to już mamy konkretne Audi Quattro, także będziemy mieli trochę dzisiaj do czynienia z tymi samochodami. I już jest zrobione jakoś hardkorowo. Sporo na to auto wydaliśmy hajsu, ale warto, bo jest fantastyczne. Możemy dodatkowy spoiler sobie z przodu zainstalować. I bardzo fajny jest, wygląda po prostu fantastycznie to wygląda, no. Możemy sobie go dostosowywać, zrobić większy docisk, jeśli chcemy. Podejrzewam, że w tej klasie S1 naprawdę będzie hardcore. Zainstalujemy sobie te reflektory, bo ja jestem też ciekawy. Ho, 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 shit! Co to za spoiler? Ja myślałem, że ten, który jest tutaj zainstalowany, to jest jakiś wielki. Ale my tutaj możemy dosłownie... Ja pierdzielę, co to jest? Co to jest? Nie, ja wezmę zwykły. Ten zwykły, co jest w tej wersji. Tak wygląda... Ja pierdzielę. Siedziałem kiedyś w rajdówce, co prawda nie tej klasy oczywiście, ale siedziałem w rajdówce i rzeczywiście to wygląda mniej więcej tak. Tam akurat goście w rajdówce, w której ja siedziałem, to był team RMF-u, mieli taki tablet i na nim mieli wszystkie informacje odnośnie samochodu, ustawienia i tak dalej. Tutaj natomiast mamy masę przełączników, jest to stara grupa B. Dobra, posłuchajmy, jak to brzmi. Jest, to jest czajnik, słuchajcie. Też brzmi jak czajnik. Ale bardzo specyficznie brzmi. Świetnie, naprawdę super odwzorowali te dźwięki. Joż, cieszy ucho, naprawdę. Ale będziemy zaraz cisnąć na tych mistrzostwach. Jo, to jest... Jestem zajarany tą grą. Jedziemy na kamerze z maski, z kokpitu. Tak się wydaje, jak jedziemy z kokpitu, że my jedziemy wolno, ale... Jak weźmiemy sobie tą kamerę, to już nie jest tak wolno, co? No, ten samochód nie jest jakiś tam super szybki. On jest zrobiony na rajdy i na rajdzie zobaczycie, jak będzie fajnie. Będzie latał cały czas bokiem praktycznie. Tak myślę. Mam nadzieję, że go ogarnę. To jest potwór. Bardzo fajnie się jedzie tą ulicą. Tutaj jest taka duża hopka, ale kiedyś się na niej zahaczyłem Peugeotem, już na nią nie wjeżdżam, nie skaczę. Może na następnym okrążeniu sobie nią mykniemy, zobaczymy, czy da się ulicą skoczyć fajnie. Na pewno nie będzie to najszybszy sposób pokonania tej trasy, bo jak widzicie, boty jeżdżą bardzo szybko. Pięknie to Audi, naprawdę super się jedzie. Ale jedziemy teraz na hopkę, zobaczymy. Przedostatnie okrążenie, więc... Dziękuję za donajcik. Uwaga! O, nie zahaczyłem się tym razem. Tak, przy lądowaniu się bardzo hamuje po prostu. Kurde, jak cisną. Boty są bardzo trudne w tej grze na najwyższym poziomie. Siódma pozycja. To jest poniżej krytyki, nie? No musimy się poprawić.
Ale to na pewno nie jest wina samochodu. Samochód bardzo dobrze sobie daje radę i ciśnie, nie? Szacun 200 km na trójce i to na offroadzie, nie? To nie są żarty. Czy jest jakieś... Czy masz jakieś dragi? W sensie samochody dragowe, mam nadzieję, że o to chodzi. Piotr, wyłącz sokowilówkę. Wszystkie światła się świecą? Zobaczmy. Tak, ale zobaczcie, te środkowe tak słabo, nie? Te środkowe nie najlepiej. Dawaj, Dzida, grzej wodę. Dobra, jedziemy na następne wyścigi. Bo to są wyścigi, to nie są rajdy, no. Nie będę was oszukiwał. Czekajcie, czy ja w tą stronę pojadę, to dojadę tam w ogóle, jak pojadę sobie szutrem. Okej, ciśniemy. Czy mam haki? Nie, co ty? Tutaj nie trzeba, żeby się dobrze bawić. Ależ to ciśnie. Naprawdę świetny samochód. Mikser. No bez przesady, nie brzmi tak źle. Słyszeliśmy gorsze samochody, na przykład Mazda RX-8. Kto był na ostatnim streamie i pamięta? Mazda RX-8 to była porażka. Tamten Ford RS200 to jest koksu. To jest koksu na offroad, naprawdę. Pamiętam go z Ford Horizon 3. Ej, to jest przełajówka chyba. O, wróciło trochę. No, to jest przełajówka. Nic nie widzę. Jazda z kokpitu challenge. O, trafiłem, nieźle. Nic nie widzę. Jedź, Audi! O nie, 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 nie. Kurde, nie wyrobiłem się tutaj. Wow, 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 wow. O, wyścigi przełajowe są trudne. Jak się jedzie na kamerze z kokpitu, bo tak to... No kurde, nie mogę skręcać. Bo tak to łatwo jest dosyć. Jak mamy tą kamerę z zewnątrz, to widać już z daleka, gdzie mamy mniej więcej się kierować. A pierdziele, kurde. No i teraz to tak, ze 100 km widać. No i jedziemy. Czy to samowce były, czy co? Patrz jak wylądowałem na jakimś samochodzie. Pięknie. O kurde. Ja pierdolę, te Fordy są dobre. Jedź, Audi! Ale ten samochód pędzi. Wyjazd Subaru! Ho! Chyba wygrałem. Znaczy nie no, trzecia pozycja. Zapisy pierwszy raz oglądam cię na żywo. Fajnie, Maxio, fajnie, że wpadłeś. W ogóle wcześniej był jakiś donate, a nie spojrzałem, to teraz zobaczymy. Dawaj po trawie. No dobra, jedziemy na przełaj. O. Ty, bo tu... O, shit. Udało się jakoś. Dawaj na drift. Spokojnie podriftujemy sobie dzisiaj też na pewno. Ale nie można za dużo, wiecie, driftować i szaleć. Czasami trzeba zrobić też mistrzostwa, no. Jedziemy na przełaj. 9 km. Może tak szybciej dojedziemy. Zresztą to jest auto szutrowe, więc prawie jak w swoim tym, w swoich klimatach. Zobaczcie, jak popyla ten samochód.
Dziękuję za donate. Golf GT musi być tuningowany za taki donejcik. Czy tu jest Golf GT? Tu jest Golf R. Golf R jest tutaj, a nie GT. Ale z Golfa R też moglibyśmy zrobić GT. Ostatnio żeśmy z czurki robili Golfa GT. A czy to była wersja R32? Ale żeśmy zrobili na pewno GT, skoro daliśmy radę pojechać tym Golfem czwórką 400 km na godzinę. Nie pokazało mi powiadomienie, że jest stream, no to świetnie. Godzinę przed rozpoczęciem streama zapowiedziałem, w sensie dałem powiadomienie dla widzów. No ale tak to jest na YouTubie, czasami te powiadomienia nie dochodzą. Dlatego łapeczki, łapeczki, subskrypcje, subskrypcje. Ostatnio oglądałem jakichś youtuberów, takich młodych, nie? Chyba oglądałem jakiegoś ziomeczka, który ubierał się w Paryżu za 1000 zł. Że tak sobie myślę, w Paryżu za 1000 zł? 1000 zł to buty kupisz w Paryżu. Tak myślę, za 1000 zł to nie jest jakoś dużo, nie? Jak na Paryż. No w każdym razie to było takie, wiesz, takie wow, ubierał się za 1000 zł. No, podpis filmu był... brat wydaje 1000 zł, żeby mnie ubrać, jakieś tam ciuchy. No ja sobie to włączyłem i sobie tak oglądam. Pierwsze 2 minuty to tak. No jak zostawicie łapeczki w górę, tam w górę łapeczki i coś tam subskrypcje i w ogóle wszystko, wszystko, wiecie, tam... Gadał tak dużo, że ja nie wiedziałem, co zrobić i w pewnym momencie wyłączyłem, znaczy film zostawiłem tylko dźwięk i tam coś gadał na tym, nie? Ja sobie coś tam innego robiłem. I tak słucham, co on tam mówi. Jak doszedłem do chyba 3 czy 4 minuty filmu, będzie oczywiście farmik, jak najbardziej, panie prezesie. Dziękuję za donate. No i doszedłem do takiej 3 czy 4 minuty tego filmu, jak ziomek tam tak krzyczał, subskrybujcie, lajkujcie i w ogóle, żeby było super i będzie fajnie i będzie dużo filmików, bo jak nie zalajkujecie, to nie będzie w ogóle filmiku. No i tak mówi. I w pewnym momencie taki plot twist, wiesz, tytuł filmu, brat kupił, wydał 1000 zł na moje ubrania, kupił mi ubrania, a potem mówi, to jednak nie są pieniądze brata, tylko moje, więc będzie bolało moją kieszeń, ale lecimy. Ja wtedy tak, okej. Także zostałem zbejtowany. Ubrania za 1000 zł, Le Paris. Nie no, wiecie, no. Tam chyba miał jakąś współpracę czy coś, ja też tam parę takich głupich filmików robiłem, współpracując z markami. Każdy orze jak może, ale no... Nie wiem, ja się tak trochę tak... Subeczki, łapeczki, dupeczki i inne jeszcze cipeczki. Nie? Tak na początku każdego odcinka wiem tak zaczynać. Dupeczki, łapeczki, łapeczki, cipeczki i wszystko! Kurde. Jakby moi widzowie coś takiego usłyszeli, to by miało to odwrotny skutek. Dupeczki, łapeczki, subeczki! Dupeczki, łapeczki! Nie no, ale prawda jest taka, że dużo osób też chodzi po tym YouTubie i gdzieś tam zapomina nawet tych łapek dawać. Nawet jak mu się podoba film, to po prostu sobie obejrzy i potem sobie włączy jakiś inny i spoko, nie? A dla youtuberów ważne jest to, żeby właśnie tam klikać te wszystkie pierdoły. No ale widzicie, osoby mnie subskrybują, teraz piszą mi na streamie, że nie dostali powiadomienia nawet. Także różnie to bywa z tym. W każdym razie wiecie, łapeczki, łapeczki, dupeczki. Łapeczki, bo jak nie będzie łapeczki, to ja nie zrobię już odcinka nigdy więcej. Zbierzemy 6000 od łapeczek pod tym streamem. To zrobię następnego. Nie zbierzemy, nie zrobię. Dobre to jest. Dupeczki, dupeczki. Albo jeszcze taki bait. Kto nie zostawi łapeczki, ten...
ten coś tam. Co może, jak to nie zostawi łapę... To nie może mnie oglądać. O kurde. Ach, te łapeczki. No i co, ja tu łapeczki, dupeczki. Drzewo, cholera. Ja tu łapeczki, dupeczki, a tu drzewo. Myślałem, że się wyrobię. Się nie wyrobiłem. No nie. Trzy boty się rozbiły w tamtym miejscu. Widzieliście to? Przed metą się trzy boty rozwaliły. To jest niespotykane w tej grze. Trzy boty sobie, samochody się rozbiły przed metą samą. Także co? Trzy boty się rozwaliły? Łapeczki, dupeczki, subeczki! Lecimy! wyje w środku, ponieważ ma skrzynię... głową? Zęby na prostokącie. Takie rozwiązanie ułatwia szybkie wbijanie biegów bez uszkodzeń kół zębatych w skrzyni. Fajnie, dzięki za małe info tutaj na streamie, na donacie i dziękuję oczywiście za donate. To się ceni. Ja też lubię właśnie poszerzać swoją wiedzę od widzów. Dużo widzów mi... Dużo się nauczyłem na przykład o farmingu, o w ogóle o rolnictwie, prowadząc sobie serię z farminga, bo w komentarzach dużo osób właśnie pisało: patrzcie co mamy! Cyk. No i mamy to. Także co, zrobiliśmy sobie chyba mistrzostwa audycją. Bo to było tyle, nie? Tutaj chyba nie będzie dodatkowych wyścigów, bo były trzy, zdaje się. Czy ja to ukończyłem? No tak, Championship Complete. No i gitarka.